W 1987 roku przyjeżdża Jan Paweł II i proszę sobie wyobrazić, że wtedy już właśnie pokazuje tą dramaturgię i rosnącą konsolidację naszych szeregów. W Gdańsku Tarnowskie Góry, Bractwo Oblatów, właśnie na bazie tych pozostałych grup organizuje około 50, to było prawie 50, 40 bodajże 8 ludzi, mężczyzn, jednakowo umundurowanych, właśnie tak jak mówiłem, jeszcze niebieska furażerka, przepraszam, była niebieska furażerka, biała koszula, niebieski krawat i oczywiście blacha, prawda? Czyli taka ekipa 50 drabów rusza na Gdańsk. W Gdańsku Bractwo Oblatów wystawiło 2000, inne dane mówią o 3, ale przyjmijmy tą mniejszą liczbę, 2000 umundurowanych mężczyzn w wieku poborowym, czyli powiedzmy w wieku 20, 30, 40 lat. Sądzę, wiem, że w Gdańsku dochodziło do konfliktów i koledzy szefujący związkowi naprawdę rozmawiali z pozycji siły i nawet komendant wojewódzki nie pozwolił sobie na niespełnianie pewnych naszych żądań, bo koledzy wyraźnie mówili, są w stanie uruchomić działania, które zgoła z duchem Gandhiego czy Martina Luthera Kinga nie będą miały wiele wspólnego. I władza się poddawała. Więc w 87, gdyby spojrzeć oczami Czerwonego, to już jesteśmy mocno w defensywie, prawda? Jeżeli do tego dodamy rozmowy bodajże w 85 albo 6 prowadzone przez Reagana, to tam już na naszych tyłach, w kuluarach już powstaje jakby formalny demontaż Sowietów, a my tutaj stale napieramy.